Telewizja Koprowiak, przegląd sportowy. Ten młody mężczyzna to NC+. Dzień dobry, misie, pysie. Dzień dobry. Buongiorno chyba dzisiaj. Buongiorno. Dzień dobry. Wolny kończący Kędzierski. Dobrze. Słuchajcie, ja jadę. Strefa 11. Tak, tak, na krzesełku was przewiozę. Dziękuję. Pan Andrzej Rozenek wam machał. Słuchajcie. To przyszły prezydent? No szanse są matematyczne, zobaczymy, co się wydarzy. Tak co jak się z meczem wydarzy. Polska, Włochy, te szanse są. Teoretyczne. Ale ja bym chciał, zanim zajmiemy się Polską i naszą kadrą, zajmiemy się Duńczykami. A, co tam się wydarzyło? Opowiadaj, Krzysiek. Co to za wstyd? Wiesz co, dzisiaj problemem kadrowiczów na całym świecie są tak zwane prawa, takie prawa do wizerunku. My to kiedyś przerabialiśmy wiele lat temu w Polsce, kiedy chodziło mniej więcej to o to, Puma, że... Nie, to nawet nie to, bo wiesz, reprezentacja czy związek jako federacja podpisuje kontrakty reklamowe i reklamodawcy żądają udziału w tych reklamach tych twarzy, najbardziej rozpoznawalnych twarzy kadry, czyli u nas to byłby Lewandowski, Szczęsny, Błaszczykowski i tak dalej. No i w Danii, tak jak w każdym innym kraju, ci piłkarze, którzy są najbardziej eksploatowani, chcą troszeczkę więcej tego tortu reklamowego dla siebie przyjąć. No i zawsze się o to rozbija, jaki to będzie procent, czy piłkarze mogą podpisywać kontrakty z tymi firmami, czy z innymi. No tam rozbiło się właśnie o to, że duńska federacja miała swoich partnerów strategicznych i chciała zabronić piłkarzom podpisywać umowy reklamowe z ich bezpośrednią konkurencją. Piłkarze się na to nie zgodzili, no i strajk. Ja rozumiem piłkarzy, bardzo dobrze rozumiem piłkarzy, ale myślę, że może to się obrócić przeciwko nim, bo jednak ta reprezentacja to jest świętość nie tylko w Polsce, tylko w każdym kraju na świecie chyba. Tak, ale każdy też zawsze będzie o własne interesy się martwi, nie? No wiadomo. A właśnie, jak to połączyć z hasłem, że reprezentacja jest dla mnie najważniejsza i przyjeżdżam na kadrę nie po to, żeby grać dla pieniędzy, bo dla pieniędzy gram w klubie, bo takie hasło najczęściej słyszymy z ust piłkarzy. No ale wiesz, że to jest slogan, więc jak przychodzi co do tego... Gdyby mnie powołali, to byś przyjechał. A jestem w dobrej formie, to ja bym przyjechał. I podpisałbyś, co by kazali? Prawie, że. Masz samochód, także nie musiałbyś nawet biletów rezerwować. Moi drodzy, odstawmy Duńczyków na bok, zostawmy Gang, Olsena i klocki Lego, skupmy się na tym, co się dzisiaj wydarzy we Włoszech. Gramy z Włochami, zarówno my, jak i reprezentacja włoska ma coś do udowodnienia po ostatnich wydarzeniach. No ja myślę, że Włosi to mają zdecydowanie więcej do udowodnienia. No dla nich to była tragedia od 60 lat. Ten biedny, płaczący Buffon, tak, ten obrazek obiegł cały świat. No. Więc ja myślę, że oni są w trudniejszej sytuacji, żeby się wykazać, żeby się pokazać, bo my za wiele do stracenia nie mamy tak naprawdę. Jak się zastanawiałam nad tym, to bardzo trudne zadanie przed trenerem Brzęczkiem, ale z drugiej strony on tylko może na tym wygrać, bo tak, przegrane, no mogliśmy przegrać z Włochami, żaden wstyd, prawda? Zremisujemy, to będzie już naprawdę dobrze, a wygramy, no to zacznie się odbudowywać to zaufanie do naszej reprezentacji, które jest naprawdę coraz mniejsze. Ja ostatnie dni spędziłam w hotelu w Hiltonie, w którym kadra miała zgrupowanie i to naprawdę jest bardzo widoczne na poprzednich zgrupowaniach. To zawsze tam było pełno kibiców, dziennikarzy także, ale przede wszystkim kibiców, którzy czy czekali na autografy. Czy oni są troszkę opuszczeni teraz? Tak, tam prawie nikogo nie było, była taka pustka, jakby w sumie niewiele się działo. Bardzo jest to odczuwalne. No dobra, ale słuchajcie, bo jest trener Brzęczek. Jak wy, dziennikarze, reagujecie na tę postać? Czy dajecie mu kredyt zaufania, czy te głosy są sceptyczne na temat tej osoby? Ja myślę, że to jest powielenie pewnego schematu, z którym już się od jakiegoś czasu Waldek w Polsce... Fornalik? No nawet wcześniej, bo mamy Franciszek Smuda, Waldemar Fornalik, Adam Nawałka i teraz Jerzy Brzęczek, czyli trenerzy sprawdzeni tylko w warunkach ligowych i nawet na przykładzie tych trzech kandydatur już zakończonych kadencji możemy powiedzieć, że bywało różnie. Bywało lepiej, bywało gorzej, mieli swoje przywary, mieli pewnie swoje zalety. Tych zalet pewnie najwięcej miał Adam Nawałka, no bo też osiągnął konkretne wyniki. I on nie zostawia z tej kadry w zgliszczach. To nie jest popiół, nie trzeba się odradzać jak Feniks. To jest po prostu kwestia poprzestawiania wielu elementów i tych wyzwań przed Jerzym Brzęczkiem stoi
całkiem sporo, bo tak jak będziemy sobie przechodzić pozycja po pozycji, to trzeba określić hierarchię w bramce, trzeba znaleźć, sprawdzić, czy faktycznie Bereszyński to jest opcja na lata na prawej obronie po tym, jak odszedł Piszczyk. Nabroiłem. Szukamy partnera dla Glika, co na lewej obronie, kto obok Krychowiaka, czy uda się odbudować Zielińskiego, wreszcie czy mamy jakiekolwiek skrzydła sensowne, bo na razie wiemy, że tutaj na skrzydłach Polska kuleje. No i tak pozycja po pozycji. Okazuje się, że Brzęczek nie zastał spalonej ziemi, ale z drugiej strony musi tę kadrę zbudować na nowo. A dzisiaj, tak jak i zapowiedziała, to jest dobry moment, bo mecz z takim mocnym, wymagającym rywalem i rywalem, który się będzie chciał z nami licytować na to, kto ma gorzej. Mhm. Jak my powiemy, że my nie pojechaliśmy na mistrzostwa, jak my powiemy, że zawiedliśmy na mistrzostwach świata, to ja nie powiem, że nawet tam nie pojechaliśmy. Dokładnie. Ale wiecie co, to jest dodatkowy smaczek tego wydarzenia, no bo... 16 Polaków w Serie A. Jest ofensywa, oni dobrze weszli w sezon, no piątek jest rewelacją. Ja szczerze mówiąc, nie chcę tutaj być prorokiem, ale ja coś czułem, że on się tam odnajdzie i rzeczywiście wejście ma spektakularne. Miałeś takie przeczucie? Miałem przeczucie. To gratuluję, bo niewiele osób takie miało. Moje przeczucie ze Świerczokiem było zupełnie inne, jak on przed mistrzostwami. Myślałem, że pojedzie i że rozstrzela się w Bułgarii, a tutaj piątek. Każdy po prostu lubi piątek. Tak. Dzisiaj jest piątek. Tak, ale wiecie co, ja jestem bardzo zawiedziona. Byłam zawiedziona, jak zobaczyłam dzisiejszy przegląd sportowy i skład, który mamy podany. Mamy naszego wysłannika Tomka Włodarczyka, który polecił do Bolonii i tam ani nie ma Milika, ani nie ma Krzyśka Piątka w podstawowym składzie. Bo zastanawialiśmy się, kto obok Lewandowskiego, czy jeden, czy drugi. No i kto jest według przeglądu? Na prawej stronie jest Kuba Błaszczykowski, na lewej jest Kurzawa. Więc gramy skrzydłami, ale gramy jednym napastnikiem. Nie wiem, na ile to jest sprawdzona informacja, na ile to jest troszkę strzelanina. Mam nadzieję, że to się nie potwierdzi, bo naprawdę chciałabym Krzyśka Piątka zobaczyć, bo chyba nie ma zawodnika, który jest teraz w reprezentacji w takiej formie. Kiedy jak nie w takiej sytuacji dać mu szansę? Ale słuchajcie, w ogóle nasi napastnicy są w fantastycznej formie. No Lewandowski, przyzwyczailiśmy się do tego. Milik też w pierwszym składzie, zaufał mu Ancelotti. No i Piątek, który rozdaje karty w tej Genoi, więc w ataku teoretycznie nie powinniśmy mieć żadnego problemu. I którego podobno Barcelona obserwuje. Kogo? Ale naszego Piąteka? Tak, hiszpańska prasa podała taką informację. Pytałam chyba, o to. Wiesz co, wczoraj słyszałem, bo to opowiadał też Piotrek Dumanowski, że to hiszpańska prasa podała za włoską lokalną gazetą z Bolonii, która nie ma swoich za bardzo korespondentów na świecie, tylko to jest taki biuletyn rozdawany za darmo i oni napisali, że tak świetnie się spisuje Piątek w Genoi, że jest szansa, że Barcelona już go wzięła pod lupę i może... Ale fajnie, że taki podróż się pojawiają. Ale wiecie co? Tak, ale rozmawiałam z kolei z Grześkiem Rasiakiem, który zna Włochy doskonale i pytam, czy ty wierzysz w taką informację? A on mówi, tak, wierzę. Byłem jakiś czas temu na meczu Chelsea, rozmawiałem tam z szefem scoutingu na rynek europejski i powiedział mi, że oni na swojej liście mają 45 tysięcy nazwisk. Ponieważ obserwują już 12-13-latków i mówi, no na takiej liście faktycznie Krzysiek Piątek mógł się znaleźć. Czyli wśród jeden z 45 tysięcy. Tak. No dobrze, a powiedzcie mi, bo jest kilka ciekawych powołań, bardzo. Część takich, że chłopaki pewnie jadą tam, żeby właśnie poczuć atmosferę kadry, żeby mogli wiedzieć, z czym to się je, jak będą stanowili jej trzon za kilka lat. Jest Dźwigała. To jest chyba najbardziej zaskakujące, nie? No ale chłopak ma 20 lat, a ma dość duży dorobek w ekstraklasie mimo wszystko. No i jest Kuba, który w klubie nie gra i nie ma tutaj perspektyw. Grosik nie pojechał, a Kuba jedzie. To wiesz co, mi się wydaje, że tutaj ta wypowiedź Jerzego Brzęczka, nie wiem, czy to z wczorajszej konferencji prasowej, kiedy mówi, że to jest taki moment, kiedy hierarchia w klubach się dopiero tworzy, no bo niektóre ligi rozegrały 3 spotkania, niektóre 4, 5, w ekstraklasie tych meczów troszeczkę więcej. I więc w przypadku drużyn, które grają w innych ligach i tam są nasi piłkarze i oni sobie nawet nie wywalczyli tego miejsca w podstawowym składzie, no to nie ma jeszcze powodu do dramatu, tak? No bo ktoś, tak jak, nie wiem, Jan Bednarek nie zagrał w Premier League, ale zagrał w Pucharze Ligi. Marcin Kamiński, jeden mecz w Bundeslidze. No to nie jest to rytm meczowy, natomiast selekcjoner ma już podstawy, żeby powiedzieć okej, dzisiaj są powołani, ale za miesiąc będzie taka weryfikacja. Jerzy Brzęczek, jak każdy selekcjoner, zapowiada, że będzie powoływał tylko tych, którzy grają regularnie w klubie, a jesteśmy w stanie bez problemu wskazać, że każdy selekcjoner, mówiąc coś takiego, prędzej czy później swoje postanowienie łama.
no nie chciałbym, żeby to łamanie zaczęło się już w październiku i fajnie by było, gdyby faktycznie na te następne już zgrupowanie pojechali zawodnicy, którzy jednak w tych klubach grają, a nie po prostu jadą troszeczkę na wyrost. Natomiast no to wiadomo, że Jerzy Brzęczek, jak każdy selekcjoner w ogóle, ma takie przekonanie, że on widzi troszeczkę więcej, że jest pewnego rodzaju wizjonerem, że on szybciej kogoś znajdzie i wychowa dla tej kadry na lata, tak jak, nie wiem, kiedyś Leoben Hacker z Michałem Pazdanem zrobił, do dziś mu to pamiętamy, a może Brzęczek znajdzie też kogoś takiego, może to będzie właśnie wspomniany przez ciebie Adam Dźwigała. Albo Nawałka z Krzyśkiem Mączyńskim, pamiętamy, jaka była krytyka na początku. Ale zobaczcie, wraca Klich po kilku doskonałych meczach. No, myślę, że ten Marcelo Bielsa coś w nim zobaczył, skoro na niego tak mocno postawił. Tak, to jest fajne powołanie. Łukasz Olkowicz robił w Przeglądzie wywiad właśnie z Klichem i on powiedział takie ciekawe zdanie, że jak będę ja w formie, jak Piotrek Zieliński będzie w formie, to zobaczycie, jak potrafimy naprawdę grać w piłką. Zobaczycie jakość. No ja na to liczę. Może nie wiem, czy już, no bo to też troszkę musi potrwać. Ale wiesz, że oni już kiedyś zagrali mecz i to mecz fenomenalny. 2014 rok, mecz z Danią w Gdańsku. Tak. Klich grający na ósemce i Zieliński grający na dziesiątce. No my wtedy stworzyliśmy niesamowitą jaki liczbę. Był wynik tego meczu? 3-2 wygraliśmy. Tak, ja mam wrażenie, że to Piotrka Zielińskiego jest najlepszy mecz do tej pory. Ja myślę, no Klicha to jest na pewno mecz Klicha najlepszy, to na pewno, ale tak. Zielińskiego pewnie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy. Ja wtedy sobie pomyślałem, to było 4 lata temu, przecież to jest dwóch gości, którzy będzie nam układało grę ofensywną reprezentacji Polski na lata. A jak się później to wszystko potoczyło, no to... Mi żal Klicha, bo on już jest doświadczonym zawodnikiem. On 28 lat, nie? I tak naprawdę no, nigdzie poza tą Holandią na dłużej nie udowodnił swojej... Może teraz znalazł swoje miejsce na ziemi. Wiesz, Leeds to jest klub z ogromnymi tradycjami. To jest niby championship, natomiast tam na Elland Road na mecze chodzi powyżej 30 tysięcy ludzi. Tam jest teraz trener z wyjątkowy głośnym nazwiskiem. Trener wyjątkowy, tak? Masz do tego takie ogromne zapotrzebowanie na sukces. Masz klub, który się gdzieś tam odradza. Teraz jeszcze dobrze wystartowali w niesamowicie trudnej lidze, gdzie się gra ponad 40 meczów w sezonie. Także no myślę, że to jest dobre miejsce dla Klicha, żeby właśnie tutaj sobie tę markę na angielskiej ziemi wyrobić. No dobra, to jesteśmy w Championship. Olkowski, który w Boltonie po prostu gra jak profesor i oni są zszokowani, że pojawił się u nich piłkarz tej klasy. No okej, okay. Kędziora i Bereszyński czemu ustępują? Ale fajnie, może warto Olkowskiego sprawdzić. Tak, chociaż ja w tym momencie bym stawiała na Bereszyńskiego absolutnie. Na Bereszyński, pięknie, no ta asysta ostatnio nam zapisał się w historii. Chociaż akurat to jest dla niego nietypowe, bo on we Włoszech to ma niemalże zakaz tam wychodzenia za bardzo do ofensywy. Ale nie, no akurat w tej sytuacji to dla mnie jest naturalny zastępca, on się nazywa chyba zastępcą, chociaż dla mnie to jest następca Łukasza Piszczka, to ta prawa strona jest obsadzona, to bym się nie zastanawiała. Ale zobaczcie, jakie to jest ważne, trafić na właściwego trenera, tak jak rozmawiamy, czy o Klichu, czy o Olkowskim, czy nawet o Piotrku Zielińskim, prawda, teraz jak... Bo Ancelotti dał mu gigantyczny kredyt. Dokładnie, ale jak to jest ważne, bo szczególnie dla tego zawodnika, on tego bardzo potrzebuje i Ancelotti mówi, jakości nigdy mu nie brakowało, tylko był zbyt nieśmiały na boisku i tego trzeba się pozbyć, ale wie doskonale, jak do tego zawodnika dotrzeć, że aby się tego pozbyć, to trzeba na niego postawić i to widzimy. No dobra, to w takim razie podsumujmy naszą wspaniałą kadrę. Plusy największe i takie minusy, o które wy możecie się obawiać. Pani Izo, pani Krzysztofie, oddaję wam głos. To ja mogę zacząć od minusów. Ja to, czego najbardziej się boję, to naprawdę jest obrona i to, jak będzie wyglądał środek obrony, bo ja nie widzę... Bo kto jest w środku? Glik na pewno? No Glik, no i właśnie. Czy Bednarek? Czy Kamiński? Kamiński, tak jak mówiliśmy, jeden mecz, Bednarek no jeden mecz. Jedyny zawodnik, który gra regularnie, to Dźwigała, no ale to już w ogóle wygląda mi lekko absurdalnie, więc ja tutaj żadnej pewności nie widzę. Tak to samo były na... plusy? Nie, to były minusy. Tak. Koniec programu, dziękuję. Ja chciałam, żeby program się dobrze zakończył, więc skończymy na plusach, zaczęłam od minusów. No i lewa strona, gdzie zagra na pewno debiutant, czyli albo Reca, albo Pietrzak. W jednej czy drugiej sytuacji nadal czuję bardzo dużą niepewność. I no i tak, nie mamy za bardzo skrzydeł, ponieważ... Tak jak mówiliśmy, Kuba nie gra. Czyli co, jak będziemy grać? Środkiem? No chyba te. Opieramy wszystko na Zielińskim?
Nie, ponieważ jednak stawiamy na te skrzydła, ale myślę, że jeśli Kuba wystąpi w podstawowym składzie, to będzie dla niego bardzo trudny test, bo prawda, że te, no jak zawiedzie, to będzie miał, no dokładnie. Będzie miał bardzo... No na nim się będzie wszystko odbijało chyba dwa razy mocniej niż dokładnie. Na każdym zawodniku. I wszyscy będą skupieni właśnie na tym, jak on zagrał, czy Jurek Brzęczek nie popełnił błędu, więc to bardzo duże wyzwanie będzie. A jak nasi zawodnicy podchodzą do Jerzego Brzęczka? Ja wczoraj słyszałam taką wypowiedź Łukasza Fabińskiego, który mówił, że bardzo mu imponuje, jak on z nimi rozmawia, że jest bardzo naturalny w tym i chce z każdym faktycznie taki szybki kontakt złapać. Ale zresztą, nie wiem, rozmawiałeś, Krzysiek, tak kiedyś dłużej z Jurkiem Brzęczkiem, to jest bardzo naturalny człowiek. Tak. Nie wiem, słowo zwyczajne może nie jest tutaj właściwe, ale normalny. To chyba mi najbardziej pasuje. On może nie miał wielkich sukcesów w reprezentacji, takich jak teraz chłopaki, ale olimpiada w 92 roku to... No tak. Mistrzostwa Austrii i tak dalej, więc ale karierę solidną za sobą ma, więc nie jest człowiekiem znikąd. Tak, to jest niesamowita postać, bo z jednej strony to jest człowiek bardzo spokojny, ale z drugiej strony przywódca. On właściwie w każdym zespole, w którym występował, był kapitanem, dokładnie. Ja myślę, że też Jerzy Brzęczek zdiagnozował pewne sprawy, które piłkarze już zaczynały uwierać u Adama Nawałki, no bo jak też rozmawiałem sobie z zawodnikami niektórymi, to oni się dopytywali, jak to będzie u Brzęczka, co zmieni. No i teraz jak się okazuje, no wiadomo, ten stół w jadalni, swoją drogą tak Francuzi jedzą przy takim dużym stole i może to być jakiś symbol większej integracji, natomiast mi się wydaje, że to niewygodne, szczerze mówiąc, siedzieć przy takim stole 20-paroosobowym, bo zaraz cię też łokciem potrąci, a żeby solniczkę dostać, to i musisz... Zupę rozleje, a żeby solniczkę dostać, to musisz prosić gościa z drugiego końca Kamil! Stołu, dokładnie. Więc to już tak, no, to symbol takiej jedności. Symbol, nie? Jedności. Natomiast no, słychać, że troszeczkę pewne sprawy Jerzy Brzęczek na zgrupowaniach poluzował. Chociażby właśnie w tej sferze posiłków, że nie trzeba czekać do końca, aż zjedzą wszyscy, żeby wstać od stołu. Że jakieś takie drobiazgi, piłkarze już to zaczynało trochę uwierać, bo ten wojskowy drill u Adama... No to tak na trochę jak na koloniach. Jak nie? Na kolonii. Oni się tak momentami trochę czuli i dlatego wpuszczenie takiej odrobiny świeżego powietrza, nie mylić to z rozprzężeniem i brakiem dyscypliny, no myślę, że się może przydać. A tak wracając trochę do twojego poprzedniego pytania, to ja nie będę już mówił szeroko o plusach i minusach. Myślę, że największym atutem tej kadry jest w tym momencie to, że nikt od niej niczego spektakularnego nie oczekuje. Po prostu. A my sobie, jak wiemy, nie radzimy ze stresem. Trochę. Tak, cokolwiek zrobią, tak jak powiedziałaś na początku, to może zostać przyjęte całkiem dobrze, byle ta gra wyglądała po prostu lepiej niż z Senegalem, niż z Kolumbią, nie trudno o to, prawda? A ta poprzeczka nie jest zawieszona zbyt wysoko. To wytłumacz i zawsze coś tak, co mi się bardzo spodobało, co powiedział Jurek Brzęczek, że poda dzień przed meczem z Włochami, czyli wczoraj wieczorem, poda bramkarzom, który z nich będzie w najbliższych miesiącach numerem jeden. To cały czas nie było wiadome u Adama Nawałki tak naprawdę, czy wystąpi Szczęsny, czy wystąpi Fabiański. I to akurat mi się bardzo podoba, ja myślę, że będziemy mieli jasne sytuacje. Mogło ich frustrować bardzo, bo to są... Przede wszystkim Fabiańskiego, prawda? No bo Łukasz to właściwie już tyle razy musiał godzić się z tym, że zawsze będzie numerem dwa, że naprawdę podziwiam, że wytrzymał tyle w tej sytuacji. Ale wychodzi na to, że teraz będzie numerem jeden. Moi drodzy, to teraz wytłumaczcie Państwu i mnie, laikom, o co chodzi w Lidze Narodów, dlaczego ten film powstał, jaka jest różnica między Ligą Narodów a eliminacjami. Zaczniemy od całkowania, skończymy tak, na pierwiastkowaniu. Tak. Mam wrażenie, że jeszcze chyba z pół godziny musimy pojeździć, prawda, żebyście to zrobili. To jednak jedźmy na Żoliborz. Dobra, jedziemy. Dobra, to cześć, halo. Ten program potrwa do jutra zatem. Nie, ale możecie tak w kilku zdaniach, bo ja się interesuję piłką, ale nie do końca to wszystko dla mnie jest jasne. Są to poważniejsze poważniejsze rozgrywki mecze niż mecze towarzyskie. Tak, mecze towarzyskie o punkty, jakby, ale też bardzo ważne, ponieważ będą też się liczyły w rankingu, według którego będzie ustalane losowanie, prawda? Będzie ustalane to, w jakim koszyku się znajdziemy podczas losowania grup mistrzostw. No na mnie wiadomo, że my możemy spaść tylko do dywizji B, więc będziemy albo w dywizji A, albo w dywizji B, więc będziemy i tak w tym losowaniu w Dublinie 2 grudnia bodajże. Będziemy i tak losowani z pierwszego lub drugiego koszyka. To jest już taka
dobra wiadomość, która nas może troszeczkę uspokoić, ale żeby nie spaść niżej... To nie możemy grać słabo w tych meczach towarzyskich, jakimi są mecze w Lidze Narodów. Tak, są, dokładnie. Są, tak, czyli chcesz szczegółowo, czy już nie mamy na to czasu? Nie, już dajmy spokój, ale powiedzcie mi, jaki jest sens tworzenia czegoś takiego, czy tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze? Zarabiać trzeba, oczywiście, bo tak. Wiesz co, najlepsi się spotykają z najlepszymi. Masz mecz Francja-Niemcy na przykład i nie wiem, w sensie Portugalia, Włochy w naszej grupie, Włochy, Polska. No to są mecze, które się będą dobrze sprzedawały, znacznie lepiej niż jakiekolwiek starcie towarzyskie. Federacje zarabiają na tym. Będą logotypy na koszulkach. Otóż to. Otóż sponsor to. Cyklu. Otóż to, więc... Dla nas akurat to jest dobra wiadomość, prawda? No zamiast Adam Nawałka rozpoczynał od meczu ze Słowacją, Jerzy Brzęczek zaczynał Czyli nie ma meczu o pietruszkę. Żaden mecz. Każdy mecz będzie o coś, tak? No, dobrze kumam? Widzę narodów, tak. Dobrze. Szanowni Państwo, jeszcze jeden wątek. Granie poza granicami danego kraju. Tutaj nawiązuję do tego, co się wydarzyło w La Liga i się wydarzy. Bardzo podoba mi się głos sprzeciwu pana prezesa niemieckiej ligi piłkarskiej, który powiedział, że po jego trupie coś takiego się wydarzy. Co sądzicie o takim eksportowaniu? Ligi? Ligi. Dla mnie tutaj jest tylko i wyłącznie powód finansowy, żadnego innego. Chyba w Ekstraklasie to nie grozi na razie. Wiesz co, ciekawe by było na przykład mecz w Stanach Zjednoczonych Sandecja z... albo Sandecji już nie ma, ale mam na przykład... Krakowia jest Pogoń. Tylko nie w co, w Nowym Jorku? Myślę, że tak, na stadionie Byków. No, to jest straszna historia. Iza się tak na mnie popatrzyła. Bo nie wiem, czy mówisz teraz o tym, że nie ma Sandecji, czy... Nie, mówię o tym, że to sprzedawanie praw różnych. Nie, no tak, dla mnie to nie ma sensu absolutnie. No dobra, a wracamy jeszcze do reprezentacji, bo ten temat nam umknął. Mam jeszcze chwilę do naszego pit stopu. Kamil Grosicki, co poszło nie tak? Bo ja już słyszałem kilka historii, że wyszedł zadzwonić na korytarz, się nie pojawił, że była propozycja ze Sportingu, że Sporting się wycofał. Jaka jest prawda? Czy ktoś mi powie? I dokąd to wszystko zmierza? No chyba najbardziej taka wersja najczęściej rozpowszechniana i z takich najbardziej źródeł wiarygodnych powtarzana, no to, że Sporting się wycofał, nie dogadał, tak? Tylko to w ogóle jakoś mi, wiecie co, trochę nie pasuje, że Kamil miałby przejść. Dlaczego oni chcieliby w ogóle pozyskać Kamila Grosickiego? Zawodnika? Tak, to mi tutaj troszkę, cały czas tu mi nie gra, ponieważ Kamil nie jest zawodnikiem technicznym. Kamil przede wszystkim umie szybko biegać. On do tego klubu moim zdaniem nie pasuje. Jeszcze w tym wieku to jakieś takie, te klocki mi się nie układają. A może ktoś po złości to wypuszcza takie plotki? Bo nie, rzeczywiście nie, ten nie sport... wiem, co, nie. Wydaje mi się, że w przypadku Kamila Grosickiego, jego wyborów takich życiowych, związanych z futbolem też, podpisywania kontraktów, tworzenia swojej ścieżki kariery, no to gdzieś się Kamil zagubił już na wczesnym etapie, bo ostatnio przypominałem sobie sytuację z 2008 roku, kiedy w Sionie podpisał dokument w języku francuskim, którego nie znał, i mówiono mu: Kamil, podpisz, tu będzie wszystko w porządku. I było tak w porządku, że zrzekł się właśnie bodajże półrocznych swoich wynagrodzeń, siedział w Szczecinie i nie bardzo miał pieniądze na taką bieżące życie. Więc no, kwestia jest zawsze tego, jakich dobierzesz sobie doradców, co ci doradcy ci podpowiedzą. No mam wrażenie, że u Kamila to nie funkcjonuje w tym momencie dobrze, no bo jeżeli co pół roku czy co rok wsiadasz w samolot 31 sierpnia i liczysz, że gdzieś wylądujesz w takim fajnym, atrakcyjnym miejscu i jeszcze oni z tobą podpiszą szybko kontrakt i zarobisz pieniądze, które cię ustawią do końca życia, no jest to naiwne myślenie, a nie jest to, nie były to ruchy na tyle zaplanowane, na tyle wcześniej przemyślane, żeby można było po prostu postawić parawkę i uśmiechnąć się do zdjęcia. Szanowni Państwo, to teraz możemy podsumować naszą rozmowę klasycznym typowaniem rezultatu dzisiejszego spotkania. Pani Izo. Ja jestem pierwsza na strzał wystawiona. Marzę o 1-1. Marzysz o 1-1. Panie Krzysztofie? O, 1-1 to też mi to przeszło przez głowę. Dobra, to ja postawię 2-2 w takim razie. Bałam się, że powiesz, postawię 0-3. Nie, czuję jakoś tak, że to może być remisowo, bo... No bo co? No bo Włosi też mają swoje problemy. No, coś tam strzelimy, oni coś nam strzelą. Będzie fajnie, wesoło, atrakcyjnie. O to chodzi. To ja też obstawiam 2-2. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Jakoprowiak, Przegląd Sportowy. Ten młody mężczyzna to Krzysztof Marciniak z NC+. Dziękuję, do zobaczenia. Będę oglądał w weekend. Dziękujemy, do zobaczenia.